Myślisz o sobie w kategoriach abstrakcjonisty czy realisty? Bo ta kategoria realizm i abstrakcja pojawia się bardzo często w Twoich pracach i w tym, jak mówisz o niej. Zawsze ten taki podział na realizm i abstrakcję wydawał mi się trochę śmieszny. Bo a jedno jest ciekawsze, albo drugie jest ciekawsze. Taki rodzaj przepychanki. To oczywiście miało sens w momencie, kiedy modernizmu, pewnych rewolucji, przemian w sztuce. Ale kiedy jesteśmy właściwie już w XXI wieku, taki podział, oczywiście ja to zacząłem pod koniec XX wieku, taki podział wydawał się absurdalny dla mnie i w momencie, kiedy w ogóle decydowałem się tak w początkach lat 90. czy dalej malować, czy nie malować, postanowiłem, że połączę realizm i abstrakcję na jednej płaszczyźnie obrazu. To jest, zdaje się, twój najstarszy cykl, który kontynuujesz do dzisiejszego dnia. On się nazywa? Wycinki, a clippings. Tak. Funkcjonuje twój językowo. I tu masz tak, tu masz, dobrze, jakby się tak uprzeć, tu masz realizm, tak? Tak. A tu masz abstrakcję? Tak. Ale gdzieś tu z głębi ta twarz też wychodzi? Tak. A powiedz mi, te załamane płaszczyzny? Tak, to wyniknęło troszeczkę z tego, że ja te prace zbierałem, czyli wycinałem zdjęcia z gazet, te, które mnie intrygowały, i je przemalowywałem. Tworzyłem właśnie z tego wizerunku, tego zdjęcia, które tam dostrzegłem, coś nowego zupełnie. I zbierałem to w teczkach, jak zaschnięte liście, przez lata, aż w pewnym momencie tutaj jest taki zbiór tych, malutka część tego zbioru. Mhm. To są z ostatnich lat. Ale to czeka też jakby na te płaszczyzny jeszcze, tak? Na dodanie? Tak, tak. To jest jakby taki materiał roboczy. Ten materiał roboczy właśnie był zbierany przez lata, to są z ostatnich lat. To był taki materiał, który nie wiedziałem jak pokazać, ale w pewnym momencie wpadł pomysł, żeby zbudować rodzaj daszku, który będzie przypominał stronę gazety albo książki otwartej. Nie? Różne wycinki rzeczywistości, tak? W różnych odsłonach. Tak, ale nie. To też jest gra z obrazem, z czyimś obrazem. Ja dokonuję rodzaju zawłaszczenia w sumie czyjegoś obrazu, ale ja go później przetwarzając, jeszcze budując tego obiekt, a z tych obiektów relief, stworzę z tego nową konstrukcję, można powiedzieć. A wczesny Wróblewski? No, wczesny Wróblewski, wczesny, który... To był bardzo wczesny. To który to byłby rok? No, wczesny to jest jakiś tam wczesny, ale był jeszcze... Ale to jest już taki, powiedzmy, pewien kierunek działania, który ja zacząłem rozwijać po dyplomie. To był... Akurat to jest praca z 1989 roku. To jest jakaś taki odprysk dużego cyklu prac pod tytułem Wieńce. To był taki moment, kiedy w 89 zrobiłem tę wystawę promocyjnej. Wiadomo, Polska była wtedy w transformacji. Dla artystów w ogóle nie było zbyt fajnie, a dla malarzy szczególnie. I ja, ale żeby zdecydować się, czy dalej kontynuować, postanowiłem, że w pewnym momencie połączę realizm i abstrakcję. Że zacznę jako jeden obraz traktować obie części. Stworzę rodzaj kanonu, który da mi pewność, jakoś w tym takim niepewnym czasie będzie takim, taką osią, wokół której będzie moje działanie się obracać. Realizowałem takie cykle, które nazywałem księga, to się odnosiło, wtedy bardzo mocno symbolizowałem, korzystałem, cytowałem malarstwo historyczne, tworzyłem własne kreacje. Te konkretne rzeczy, które tutaj oglądamy, odnosiły się bardzo luźno do kart Tarota.
każda karta, karta do gry, karta tarota ma dwie części. Ma wizerunek i drugą, jakiś wzór, który zasłania ten wizerunek. Odsłaniamy i zasłaniamy. I ten moment odsłaniania i zasłaniania jest dla mnie istotny. Był dla mnie istotny. Jest w tym momencie, w tamtym czasie też inaczej to jakby rozumiałem, ale jakby stąd to się wzięło. Nie? Co jest kolejnym momentem takiego przełomu? W pewnym momencie zdecydowałem, że rezygnuję posiłkowania się albo dialogowania z jakąś ikonografią, albo posiłkowania się czyjąś ikonografią. Postanowiłem, że wezmę aparat, no bo to jest taki prosty szkicownik, i będę rejestrował własne spojrzenie. Czyli znajdując się w jakiejś tam sytuacji, plenerze, w jakimś nowym miejscu, mieście, reagując na banalne nieraz spostrzeżenia poprzez fotografowanie, zbierałem ileś. Tych fotografii jest bardzo dużo, z tego się wybiera bardzo niewiele, która staje się później obrazem. I jakby zdecydowałem, że będę tylko bazował na własnym spojrzeniu, na własnej rejestracji. Ale coś utrwalasz, a potem to dekonstruujesz, niszczysz troszkę, przetwarzasz. Tak, przetwarzam. A te prace, Krzysztofie, tutaj te? Chciałem zrobić dosyć dużą pracę, która łatwo się przewiezie samolotem. Mieliśmy wystawę w Londynie. Stwierdziłem, że zrobię niewielkie akwarele. Ułożę je w rodzaj ciągu. Oczywiście to wynikało też z takiej refleksji, która polegała na tym, że rozumiałem pojedynczy obraz jako wycinek niezmierzonej ilości obrazów, całego ciągu obrazów. Tą pracę nazywam 78 kart. W jednym momencie, w tej chwili, w której rozmawiamy, odbywa się zmasowane patrzenie. Na całej kuli ziemi ludzie coś widzą. Ja tylko wybieram z tego niewielki fragment. Czy jest tak, że na przykład oglądasz jakieś swoje dawniejsze prace, tak? No już jesteś jakby innym człowiekiem, w innym momencie swojego życia. Jestem innym człowiekiem. I biografii, i rozwoju, i duchowości pewnie, i tak dalej. I oglądasz i myślisz sobie, nie, teraz bym to inaczej opowiedział, albo nie, to bym inaczej zrobił, albo nie, to jest świetnie powiedziane, niczego bym nie zmieniał. Czy nie myślisz nigdy w takich kategoriach? Czy jest tak, że ileś prac, które zrobiłem wcześniej, akceptuję, a ileś nie akceptuję, albo nie w pełni akceptuję, inaczej bym to zrobił, to jest naturalne, ale jakby już nie zmieniam tego. To jest zamkniętą księgą. Jeżeli jakieś prace rzeczywiście są bez sensu, no to je niszczę, ale... Ja nawet nie mówię o pracach bez sensu, ale na przykład jakaś praca, którą już inaczej zapytam, jest jakaś dawna praca i nie lubiłeś jej, tak? I tak. Nagle coś takiego się z tobą dzieje, ze światem, nie wiem. I to, no to jest mocne, tak. To ja to tak. Znaczy, akceptuję, jak tak? Jak mówimy o tym aspekcie nielubienia, to najmocniejsze nielubienie następuje w momencie, kiedy się skończy obraz. Skończy jakąś pracę. Naprawdę się nie lubi. I dopiero potrzeba jakiegoś dystansu, żeby nawet jak się zakłada i jest się przekonanym, że zrealizowało się jakiś zamysł, że już więcej nie da się zrobić, ten dyskomfort cały czas jakoś taki istnieje, że mam tego dosyć po prostu zwyczajnie. Ale to takie zmęczenie materiału, czy nie lubisz, bo... No bo to nie zawsze jest tak, że wyobrażenie jest inne niż realizacja. Nawet jeżeli mam, bo przecież zajmuję się tym malarstwem trochę lat, mam doświadczenie i wiele rzeczy jakby wynika z tego doświadczenia, ale i mogę powiedzmy ocenić, ale mimo wszystko, mimo
tego doświadczenia jest ten element takiego dyskomfortu, który za moment mija, ale nie zawsze. Mhm. Bywa też tak, że może też emocje muszą opaść, tak? Tak, to jest, bo jak realizuję zwłaszcza większe prace, to one mnie pochłaniają całkowicie, to znaczy pochłaniają mnie całkowicie. To jest taka duża praca, pewnie cię pochłonęła całkowicie, tak, no na długie tygodnie czy miesiące? No miesiące. Ta praca powstaje. Opowiesz coś o tej pracy? No to co zrobimy, totalny przeskok, ale. Który to rok? To 2000. Któryś, 16. O, to taka w sumie młoda 7, praca w miarę. Tak, to jest pewien cykl prac, który zrobiłem w nawiązaniu do wieńców, o których wspominałem wcześniej. Mhm. Te wieńce, ten cykl prac, to był format kwadratu 180 na 180. Jak ona się nazywa, ta praca? Latawce i groty w aperiodycznym uniesieniu. Bardzo zawile, ale mogę to za chwilę wytłumaczyć. W każdym razie to do tego nawiązywało. I ja po 25 latach postanowiłem zrobić, tamtych prac było 5, postanowiłem zrobić kolejne 5. I ta jest jedną z, chyba trzecia, czwarta, już nie pamiętam. A tam wersja demo, tak? Nie, to jest zupełnie coś innego, ale jakby w tym myśleniu troszeczkę, też pracy w kwadracie. Ta konkretna praca jest oparta na wzorze takiego matematyka Penrose'a, który zbudował taki wzór oparty na symetrii pięcioosiowej, którego bazą są dwie figury, właśnie grot i latawiec. Jak długo malowałeś ten obraz? Kilka miesięcy. Kilka miesięcy. A czy to taki, trochę jakby taki rodzaj emigracji wewnętrznej? Trochę jakiś, ale chcę, żebyś to właściwie odebrał. Obsesji, jakichś trochę takich kompulsywnych motywów, czy tak nie można mówić? Bo słowo obsesja jest ci bliskie, prawda? Tak, obsesja. Co? Ci, którzy się czymkolwiek zajmują, muszą mieć tą szczyptę obsesji. Prawda? Każdy, kto tam. No inaczej się nie da. Tak, jak się siada do napisania, nie wiem, powieści i tak dalej, czy tam jakiegoś opowiadania, wiesz, masz zebrany jakiś materiał wyjściowy, przemyślało się parę rzeczy i trzeba po prostu później to zrealizować i jakby pewne prace powstają, tak jak tutaj widzimy u góry, dosłownie w godzinę, w kilka minut nawet, a wie się o tym, że zdecydując się na taką realizację, że trzeba poświęcić temu tyle czasu i nie ma innej opcji. Nie? I to jest, no na pewno to jest rodzaj rezygnacji, nie? Bo w tym momencie ja rezygnuję z innych poszukiwań. Po tej pracy czujesz jakiś rodzaj zmęczenia i chcesz pójść jakby, no tak jakby wziąć, wiesz, taki zimny prysznic, pójść w innym kierunku, czy nie? No tak, masz taką potrzebę? Cały czas tak pracuję właśnie, bo tutaj stoimy przed pracą, która jest bardzo kolorowa. Ja często, czy tu w pracach wycinki, czy w innych obrazach, wykorzystuję biel. I co było? Pokaż to jest nie tyle, że co było potem, tylko może pokażę to, co jakby samą metodę pracy, nie? Bo może można byłoby pokazać tą pracę, chociaż musielibyśmy ją tam przenieść, żeby ją w pełni zobaczyć, bo tutaj, żeby o niej powiedzieć, też ma znaczenie temat. Tak jak w tamtym wypadku była to czysta abstrakcja, a tutaj był pewien dialog z bitwą pod Grunwaldem. No właśnie. Chciałem zrobić własną. Dobrze, to przenieśmy ją, bo to jest ciekawe, jakby wiesz, mieć te dwie prace. I może jeszcze jedną byśmy pokazali. Dobra, okej. Okay. Możemy nawet przekrę.
pomóc ci? Nie, nie. Już sobie jakoś i tak ci pomogę. O, dobra, dzięki. Dobrze, zostawiamy ją. Tutaj załóżmy na chwilę. Jaki jest tytuł tej pracy? Piknik pod Grunwaldem. Gigantyczny piknik. Tu jakaś msza, tu gdzieś dzieciaki się bawią w rycerzy, gdzieś tam sprzedaje kiczowate obrazki, gdzieś wędrują rycerze, to i dziewczyny, i faceci poprzebierani za rycerzy, którzy no, robią inscenizację na tego, co się wtedy wydarzyło w 1410 roku. I to jest jakby taki dialog z historią w ten sposób oprowadzony. I to jest ta transformacja zdarzenia historycznego w spotkanie, w którym możemy dialogować i też bawić się. Nie? Zabierasz nas w taką duchową, trochę mistyczną, trochę taką, może to tak pretensjonalnie zabrzmi, magiczną podróż, tak? I tak, gdzie właściwie my możemy i kontemplować to, co ty zrobiłeś, ale przy okazji jakby przyglądać się sobie w jakiś sposób. Znaczy, każda realizacja, to może to być powieść, czy to inna realizacja, obraz, wprowadza człowieka do jakiegoś innego ogrodu, wybija z codzienności. No to Picasso powiedział takie jedno zdanie, że właśnie dzieło sztuki zrzuca z nas pył codzienności. Gdyby Krzysztof Wróblewski miał powiedzieć taką jakąś złotą myśl, to jakby to rozwinął, że sztuka jest, albo sztuka powinna być? Powinna być. Sztuka powinna być, to znaczy mi się wydaje, że powinna towarzyszyć człowiekowi, bo bez sztuki można żyć, ale co to za życie?